jest największym problemem tego świata, co jest największym problemem dla ludzi, co jest największym problemem dla mnie. Kurde, jak ja to odkryłem, to powiedziałem, ja pierdolę, to nie może być prawda, że to jest takie proste. Ale jak zacząłem to stosować, czyli po prostu w tą ideę uwierzyłem, to się okazało, że to działa. No to dobra, no to co jest największym problemem? Co jest największym problemem? Największym problemem może być na przykład brak pieniędzy. Czy to jest prawda? No można by powiedzieć tak, no bo przecież trzeba gdzieś mieszkać, trzeba mieć coś do jedzenia. I tutaj się sypią jakieś pełno jakichś różnych informacji. No jak sobie tak racjonalnie sprawdzicie, przecież wiecie, że są ludzie na świecie, którzy mają w cholerę hajsu i są bardzo nieszczęśliwi, że się nawet zabijają. Są ludzie, którzy są szczęśliwi, a tak naprawdę mają bardzo mało pieniędzy i trochę ten mit tych posiadania tych pieniędzy upada. No, jest mit, że trzeba mieć pieniądze, żeby podróżować, a się okazuje, że są ludzie, którzy za 1000 złotych zwiedzają cały świat. Trochę to upada. No to dobrze, no to jeśli problemem nie są pieniądze, no to co może być? No to może problemem jest to, jak ja wyglądam. Czy jestem gruby, czy jestem chudy. No bo jak jesteś ładny, to jest ci w życiu lepiej. Na przykład. Okej. No jakimś misterem piękno... No nie, bo jestem zajebisty i piękny i w ogóle. No ale mam tu jakąś oponę i tak dalej. Czy mi to przeszkadza w moim życiu? Dzisiaj już wiem, że nie. A znam parę ludzi, którzy do mnie przychodzi, którzy wyglądają zajebiście, którzy mają te sławetne kaloryfery, którzy szybko biegają, którzy mają... I co z tego? I gówno. Proszę mnie zaskakiwała ilość takich właśnie fit oglądających ludzi, którzy mnie ogląda na Instagramie. Nie mogą zakumać, czy oni to czytają, po co jest? Przecież powinni mieć szczęśliwe życie. Tutaj na grupie kiedyś mieliśmy taką sytuację, że jest u nas pewna dziewczyna, która kiedyś ważyła 220 kg, dzisiaj chyba waży Asia 120 kg i spotkała się z taką naszą koleżanką, która wygląda wow, jest taki kurde instagramowo, tatu i ten, no, kocham cię. No i się okazało, że nawet jak się tak wygląda, to wcale nie trzeba być szczęśliwym. I teraz takiej na przykład osobie, która jest otyła, która ma jakieś anse co do swojego wyglądu, że nie wiem, że ma za garbaty nos, że ma za odstające uszy, że w ogóle coś i tak dalej. I myślę, że w tym znajdzie ulgę, bo to jest jej problem. Gdy się to rozwiąże, to nagle problem też nie znika. No to dobra. Hajs poszedł w cholerę, wygląd poszedł w cholerę. No to może posiadanie jakiejś relacji, czyli posiadanie męża, posiadanie żony, posiadanie dziewczyny. Czyli jak tego nie mam, czy nie mam przyjaciół, to może to jest problemem, bo jestem sam, jest mi gorzej. Wiecie co? Znam kobiety, które mają mężów, nie są szczęśliwe. Znam facetów, które mają piękne dziewczyny, nie są szczęśliwi. A znam ludzi, którzy dbają o siebie i są sami, nie samotni, tylko sami i są szczęśliwi. To mi znowu to wywala. No to kurde, hajs odpadł, odpadły relacje, odpadł wygląd, no to może zdrowie, wiem, problemem może być zdrowie, no bo jak będę chory, czy nie wiem, to wiadomo, że gorzej mi będzie, jak będę miał jakąś chorobę, to mi gorzej będzie być szczęśliwym. I tak i nie, no bo wiadomo przecież, że jeśli człowiek jest pod wpływem bardzo mocnego bólu, to ciężko jest mu się skupić na myślach i to jest prawda, rzeczywiście. No ale przecież są na świecie ludzie, którym nic nie brakuje. Są potocznie zwanymi zdrowymi ludźmi. A są ludzie, którzy na przykład nie mają ręki, nóg i kurwa są szczęśliwi. Ostatnio byłem na takim filmie dokumentalnym, kiedyś nakręcał ten też film, bo dużo fajnych rzeczy mi się tam potwierało. I bohaterkami tego filmu było 12 kobiet. To nakręciła moja przyjaciółka Julia, pozdrawiam cię Julia. I te kobiety walczą
bo takie używa terminologii z chorobą nowotworową. I wiecie co? Tam można było usłyszeć, że i one dostały dzięki temu rakom, że w końcu zaczęły gdzieś wychodzić, zaczęły siebie zauważyć i okazuje, że jak to ta najmłodsza chyba uczestniczka powiedziała, zajebistą myśl. Nie wiem, czy ją powtórzę jeden do jeden, kurczę, ale chcę oddać sens, że jej poprzednie życie to było takim rakiem. Czyli jej poprzednie było życie takim rakiem. I to jest bingo. Wiecie, co największym moim problemem zawsze było i myślę, że w większości ludzi to są myśli. Myśli na swój temat. Myśli, że czegoś nie mam, że czegoś muszę się bać, że ktoś mi coś zrobi. Myśli, że jestem winny, że jestem za głupi. Straszenie się ciągłe, wprowadzanie się w poczucie winy. Cały czas czarne, ciężkie myśli. I to powoduje ciężkie, czarne życie. Nie wiem, czemu czarne w ogóle mówię. To nie jest rasistowskie, żeby nie było. No takie po prostu ciężkie życie. Takie, wiecie, które powodu prowadzi do choroby alkoholowej, do uzależnienia od narkotyków, które doprowadzi do depresji, które prowadzi do samobójstwa. Naszym problemem, znaczy przepraszam, inaczej, moim problemem zawsze było moje myślenie na swój temat, czytaj na temat otaczającego mojego świata, bo tak naprawdę to samo, co ja myślę o sobie, to tak naprawdę myślę o wszystkich ludziach na tym świecie. Ekskluzywna patologia. No to co zrobić? No banalnie proste, trzeba wymienić myśli. Czy to jest proste? Wszystko jest proste, jeśli mamy proste myśli. I wszystko jest trudne, jeśli mamy trudne myśli. Trzeba nauczyć się nowego myślenia. Trzeba nauczyć się nowego myślenia. Ale ja wam powiem szczerze, że dzisiaj wiem, że byłoby mi ciężko, gdybym nie miał tego miejsca. Ciężko by mi było, gdybym nie miał grupy, gdybym nie miał grupy wsparcia, gdybym nie mógł się sobie przyglądać, patrząc się na inne osoby. Patrzę na innych ludzi, to tak naprawdę widzę, co inni ludzie sobie robią, a tak naprawdę to wiem, co ja zawsze sobie robiłem tymi wszystkimi myślami. Nie chcesz mieć tych ciężkich myśli. Ciężkich myśli, które kazały mi ciąć sobie ręce. Ciężkich myśli, które kazały mi ciągle pić alkohol. Chcę mieć lekkie, przyjemne myśli, które będę powiedział, że miał lekkie, przyjemne życie. Takie to dzisiaj banalnie dla mnie proste. Dobrych myśli. Dobrych myśli o sobie.